Mglisto się zrobiło, kiedy dotarłem do siedziby koła. Nie przeszkodziło to jednak, aby porozmawiać z jego prezesem, Tadeuszem Szpunarem, no i oczywiście jego kolegami. Główny mechanik naszej przystani, mój zastępca, Andrzej Mołdachowski, jest też skarbnikiem. To jest nasz najlepszy członek. Krótko mówiąc, Witold Lewandowski. Wszystko właśnie tutaj, co to takie ładne, mamy to dzięki niemu. Sprząta porządek i dyscyplinuje też innych. Niewielkie koło wasze, bo niecałe 100 osób, ale macie swoją przystań i to jest chyba duży handicap, chociaż nie macie wody PZW. No nie mamy wody PZW i właśnie dlatego mieliśmy kiedyś ponad 1000 członków, ale jeżeli trzeba płacić rybakom za wodę, to tu porezygnowali, no niestety, bo po co dwa razy płacić, nie? Także ci, co mają tu łódki i jakieś tam swoje mienie, majątek, no to ci zostali, a inni odeszli. Dużo inwestycji ostatnio porobiliście, macie nawet swoją kanalizację. Udało się wreszcie po wielu latach wykonać inwestycje, zrobiła to dla nas firma miejska. Dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy, szczególnie pana burmistrza, udało się nam to zrealizować. Pan tutaj na bieżąco dba o to wszystko, żeby to się... Jestem codziennie 7-8 rano do godziny 17-18. No zwracam uwagę, żeby szybko autami nie jeździli, żeby nie rzucali niedopałków papierosów, żeby po sobie sprzątali, no bo to jest nasze, musimy o to dbać, wkładamy duże pieniążki, także... W tym roku zorganizował pan prezes integrację całego koła. Zrobiliśmy pierwszy raz taką imprezę integracyjną. Zaprosiliśmy pana burmistrza, prezesa okręgu zaprosiliśmy. Było 160 osób. Naprawdę była bardzo fajna impreza i teraz ciągle chodzę i słucham tylko, kiedy zrobimy następną. No i na marzenia zabrakło już czasu. Warto więc sięgnąć do załączonego felietonu.